Okej, okay, no i przyszedł czas na złożenie. Tu już skleiłem ten wyrwany element, co miałem w ręku. Tu jest pęknięte, nie mam tego elementu, nie wiem jak doszczukować, no niestety. To też całkowicie było odłamane, już jest przyklejone i tutaj jest widać... Momencik, niech mi tutaj się... No, nie chcę ostrości złapać. Widać, że świeci klej, jeszcze zasycha. Żywicą jest zrobione, żeby odbudowany jest ten element. No a teraz będę montował płytę główną. Będę, jak to się fachowo nazywa, integrował z powrotem zestaw. Ok. Płyta została położona i tu pod spodem ciężko było dojść, podłączone są kabelki. Teraz wszystkie te matryce, dźwięk, wszystko musimy popodłączać. W związku z tym wracam za chwileczkę. No i mamy popodłączane wszystkie piny, wtyczki z powrotem. Tutaj była mała wpadka, bo to się okazało, że jest pod spodem. Podpięcie. Trzeba było na chwilę poluźnić śruby i to poprawić. Na szczęście dojście było takie, że się uchyliło lekko płytę i już. Śruby zawsze wkręcamy w takich oznaczonych i wykręcamy miejscach. Zauważyłem ciekawą rzecz, że fabrycznie tutaj nie było śruby, ale mamy, dosztukujemy. Bo jest strzałeczka, a nie było wkręcone. No i montujemy dalej. Niedługo założymy wszystkie taśmy, tu szpada, wszystko, klawiaturkę i zobaczymy, czy odpali. I podłączone wszystkie taśmy, tu szpad, a nie wszystkie też. Nie podłączyliśmy jeszcze. O. Wszystko podłączone już teraz na pewno. Matryca. Upewniamy się, czy wszystko jest ok. No i teraz czas na klawiaturę. Klawiatura zamontowana. Delikatnie zamykamy. Tutaj już tak do mnie dotarł z gniotem. No i tutaj nie mamy jeszcze nic skręconego ani zmontowanego. Ale na ten moment włożymy tylko kartę sieciową Wi-Fi i może napęd DVD. Napęd nawet mogę od razu tu zmontować. W tym celu musimy wziąć sobie śruby 3. No, jedną ręką będzie ciężko. Moment, spróbujemy zrobić inaczej. O. Jak mówię, jedną ręką nie jest łatwo. Aj, magnes wcale nie jest moim sprzymierzeńcem w tym wypadku, jak jedną ręką się robi. Trochę go odsuniemy, zmniejszymy siłę. No i wkładamy napęd. To jest śrubka i go przykręcimy. Zaraz złożę go w takim stanie, żeby go włączyć najpierw. O, nie doskoczyło. I zobaczymy, czy on w ogóle się włącza i działa. Co by nie wkręcić tych wszystkich śrubek, a się okaże, że trzeba będzie rozkręcać. Ok. Wkręciłem te śruby, skręciłem napęd, włożyłem kartę, zapiąłem te wszystkie wtyczuszki od karty. No i teraz pozostaje
Wielka chwila. Jedną ręką bardzo ciężko, ale damy sobie radę. O. Moment, przytrzymam. Dobra. Mamy komputer otwarty w tyczuszkę. Chwila prawdy. Czy ten zestaw w ogóle zadziała? Dozwól, będę klikał wszystko do BIOSa. Jesteśmy. Mamy IdeaPada 2580 na i3, procesor wymienny,